Słuchajcie, rozpoczął się nowy rok szkolny i rozpoczął się kolejny wyścig. Wyścig, w którym nie ma niestety wygranych. Rodzice, nauczyciele i przede wszystkim dzieci, oni wszyscy będą próbowali po prostu dotrzeć do mety i nie zwariować. O systemie edukacyjnym w Polsce nie będę mówiła, bo chcę mówić o dobrych rzeczach. Chcę mówić o rzeczach, o światełku w tunelu, o miejscach takich jak to, zaraz przedstawię, gdzie jesteśmy, w których nie patrzy się na dzieci jak na numerki z dziennika, tylko jak na indywidualności. Jest to miejsce, w którym pokazuje się dzieciom, że mózg niekoniecznie jest do tego, żeby uczyć się na pamięć, ale do tego, żeby rozwiązywać problemy. I miejsce, w którym szacunek wzajemny i współdziałanie jest ponad rywalizacją. Jesteśmy w Akademii Dobrej Edukacji imienia Czesława Niemena w Jarocinie, a ze mną jest nasz gość, Karolina Maćkowiak, założycielka i dyrektorka tej szkoły. Karolina, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, bo wiem, że jest gorąco teraz na początku roku. I od razu pierwsze pytanie. Jak pojawiła Ci się myśl w głowie, żeby stworzyć szkołę czy jednostkę edukacyjną, to od razu miałaś też w głowie wizję tego, jak to ma wyglądać? Właściwie wszystko powiedziałaś na początku. To znaczy ja wiedziałam, jak ta szkoła ma nie wyglądać. Czyli właśnie, żeby nie było wyścigu, żeby nie było startu i mety i żeby nie było takiej charówki, która jest koniecznością, przykrą koniecznością i dla rodziców, i dla uczniów. Właśnie krótko przed rozpoczęciem tego nagrania, Jarek powiedział o tym na Facebooku tuż przed 1 września, pojawiają się posty przerażonych rodziców, że znów zaczyna się ten wyścig i ten bieg szkolny. I właściwie trzeba przeorganizować całe swoje życie, ponieważ wszystko będzie podporządkowane szkole. I to jest taka rzecz, która była w mojej głowie przed założeniem szkoły. Muszę powiedzieć o tym, że szkoła od samego początku nie była jakimś tam moim wymysłem, projektem komercyjnym, który miał powstać, bo to był jakiś pomysł na konkretne miejsce, tak jak ma się pomysł na założenie sklepu. Tylko ta szkoła powstała po prostu z potrzeby. Kiedy moje dzieci zbliżały się do wieku szkolnego, starszy syn już chodził do szkoły, także no, gdzieś już jakieś takie różne smaczki tradycyjnego, tak jest, tradycyjnej szkoły przechodziła też moja rodzina. Ale najbardziej odczułam to w momencie, kiedy to Lena miała pójść do szkoły i kiedy okazało się, że w tym przypadku musimy się skupić zupełnie na czymś innym. Ja jako rodzic, tak jak i wszyscy rodzice, widziałam ogromny potencjał mojego dziecka, a bałam się, że będzie on przykryty deficytami, które były bardzo widoczne. I tego nie chciałam. I to była właściwie jedyna wizja, która mi przyświecała, czyli żeby patrzeć na każdego ucznia bardzo szeroko. Żeby nie skupiać się absolutnie tylko na jednej rzeczy i żeby na pewno nie mierzyć wszystkich tą samą miarką i żeby nie wszyscy musieli wszystko w tym samym czasie, w tym samym tempie. Także to na pewno wiedziałam, że tak chcę, żeby było w szkole, do której będzie chodziła moja córka, z czasem mój syn. Okazało się, że to moje pragnienia, no ma też sporo rodziców wokół mnie, no dlatego znalazłam sobie zespół tutaj zapaleńców, takich, którzy chcieli ze mną przez pierwszy rok przed akademią pojeździć po różnych konferencjach, bywać na różnych spotkaniach, podpatrywać różne rozwiązania, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No i tak organizowaliśmy wspólnie miejsce, w którym dzieci będą czuły się dobrze, i gdzie nie będzie tego wyścigu, o którym mówiłaś. Czyli to już by można wejść tak naprawdę w drugie moje pytanie, że założeniem Twoim było stworzyć dzieciom przyjazne środowisko tak naprawdę, gdzie no, odejdziemy totalnie od tej tradycyjnej szkoły, a jeszcze jakieś założenia, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o system nauczania, czy możesz określić jak gdyby, co tu jest takiego innego, poza tym, co już powiedziałaś. Jasne. Oczywiście okazało się, że ja 5 lat temu Ameryki nie odkryłam. Jakby takich poszukiwaczy jak ja było już mnóstwo i ktoś wykonał dużo przede mną kawał dobrej roboty. Tak znalazłam Katarzynę Hall, która na mojego krótkiego maila, że chodzi mi po głowie założenie może szkoły, czy to w ogóle jest możliwe. Ona odpisała w przeciągu 15 minut, po 2 tygodniach spotkała się ze mną, po prostu z rodzicem z daleka, z Jarocina i powiedziała mi, jak to zrobić. To znaczy, po prostu poukładała mi to i gdzieś tam bardzo pomogła w zorganizowaniu takiego miejsca. Ona absolutnie nie podcięła mi skrzydeł, nie postawiła przede mną wysokiej góry, którą muszę pokonać, tylko powiedziała na początek tylko to, to i to, a później to, to i to. I wspólnie razem to grono właściwie tych edu entuzjastów jakby powiększało się. Wspólnie z Instytutem Dobrej Edukacji
Zaczęliśmy tworzyć taką mapę myśli, jak ta nasza akademia może wyglądać. Oczywiście inne są te założenia, kiedy ma się 6 dzieci, bo tak zaczynaliśmy. Trochę inaczej jest, kiedy ma się ich już prawie 100. Ale na pewno fundament jest dokładnie ten sam. Czyli na pewno nie chcemy wyścigu, na pewno chcemy personalizacji, bo to jest właściwie taki numer jeden. Czyli to, żeby patrzeć na każdego ucznia inaczej. To jest, mam przy sobie taki rysunek, który od samego początku, nie wiem czy to widać, jak trochę wygląda polski system edukacji. Mamy małpę, słonia, delfina, rybę, psa i nauczyciela za katedrą, który mówi, aby ocena była sprawiedliwa, każdy musi wykonać to samo zadanie. Proszę wspiąć się na drzewo. Moje dziecko, o którym pomyślałam, że sobie nie poradzi w zwykłym systemie edukacji i które zapaliło mnie do tego, że musimy zorganizować to inaczej, było taką rybą, która nigdy w życiu się na to drzewo nie będzie w stanie wspiąć. Dlatego to jest właściwie takie główne założenie, ale takich standardów mamy 6. To jest na pewno to, że każdy uczeń, ale też nauczyciel ma u nas takiego swojego towarzysza w tej edukacyjnej przygodzie. Także dorośli, nauczyciele, bo my się też tego wszystkiego uczymy. Świat idzie do przodu, a studia kończyliśmy kilka, nawet kilkanaście lat temu. I każdy się tego uczy na co dzień, bo tak trzeba w tym zawodzie. Każdy ma takiego swojego mentora, towarzysza, który pomaga dziecku organizować, zrozumieć, właśnie nie tylko zaliczać, zdobywać i rozpychać się łokciami, ale cieszyć tym, co ich na co dzień spotyka. Dbamy też o to, żeby nasi uczniowie nie bali się nowych technologii, żeby to było zjawisko, które pomaga nam się uczyć, a nie przeszkadza. Mamy przestrzeń, która jest przyjazna dla naszych uczniów, czyli dbamy o to, żeby nie tylko... Musisz się podzielić ze mną kamieniem. Ja przytrzymam. Dbamy o to, żeby ta przestrzeń była przyjazna naszym uczniom, czyli nie wszystkie zajęcia muszą się odbywać na krzesłach, w sali. Możemy wyjść na zewnątrz, możemy wyjechać na uczelnię, do teatru, bywać w różnych ciekawych miejscach, których jest bardzo dużo i tam też ta edukacja może się odbywać i tam też można realizować podstawę programową. Realizujemy projekty z uczniami, czyli na pewno dbamy też o to, żeby nasi uczniowie współpracowali ze sobą, bo to jest bardzo ważne. Tu nie tylko chodzi o to, że ja się pnę i ja zdobywam, ale też muszę współpracować razem z moim kolegą. No to chyba takie najważniejsze. I ocenianie, o tak, może tak. Najważniejsze jest jeszcze ocenianie, którego nie mamy, tradycyjnego oceniania. Tak. Czyli chodzi o to, żeby po prostu pozytywnie motywować ucznia, aż nie żeby celem była ta piątka czy szóstka, która jest pewnie bardziej do szuflady, dla mamy i daty, dla babci, dziadka. Stąd nasi uczniowie już od lat otrzymują od samego początku świadectwa w kopercie, zamkniętej i na zakończeniu roku nie odbywa się u nas wręczanie świadectw w taki tradycyjny sposób, tylko uczniowie otwierają sobie to świadectwo w domu. Ja dodam tylko, że dla mnie też było ciekawym doświadczeniem była sytuacja, że nie ma dzwonków, nie ma tradycyjnie poustawianych ławek, nie ma czerwonych długopisów i to jak wiele dla mnie znaczyło pierwszy rok, kiedy daliśmy tutaj Piotra i na zakończeniu roku każde dziecko dostawało indywidualnie dyplom, gdzie chciało wam się podkreślić właśnie tą indywidualność każdego z nich. Nie było 10 dzieci na scenie, które dostaje dyplom, a reszta ze zwieszonymi nosami siedzi i klaszcze, bo musi, tylko właśnie było każde dziecko uradowane z tego, że zostało wyróżnione, że znaleźliście to, co jest w nim najcenniejsze. Powiedz mi taką rzecz, z racji tego, że bardzo dużo uczycie też przez praktykę, tak jak powiedziałaś, przez wyjazdy i przez różne ćwiczenia manualne, jakieś rzeczy. Dzieci dużo wynoszą właśnie ze szkoły. Moi wpadają do domu i twierdzą, że oni nie mają nic do zrobienia. Oczywiście ściema, tak, bo coś tam robią, ale dużo mniej robią niż ja słyszę od moich znajomych, którzy mają dzieci w tradycyjnych szkołach. Spokojne dziecko to też uspokojony rodzic, ale z autopsji wiem, że wydaje mi się, że rodzice chyba za często troszeczkę się wtrącają. I ja przynajmniej wiem, że na początku też chciałam za dużo, za mocno, parłam i tak dalej. Powiedz mi, czy to nie jest przypadkiem tak, że z rodzicami jest mimo wszystko trochę więcej problemów niż z naszymi pociechami? Często na rozmowach, kiedy rodzic chce, aby jego dziecko było uczniem akademii, mówimy, że akademia jest miejscem prawie dla każdego dziecka. Są chyba naprawdę bardzo szczególne, indywidualne sytuacje, gdzie nie przyjmujemy dziecka do naszej szkoły, ale na pewno nie jesteśmy szkołą dla każdego rodzica. Też to pamiętam. Także dlaczego? Właśnie dlatego, że stawiamy na współpracę z rodzicami. Jeżeli nie gramy do jednej bramki, jeżeli nie zależy na tym dziecku razem i to się nie zazębia, to się nie uda.
nie możemy go rozciągać my w jedną stronę, a rodzice w drugą stronę. Także bez współpracy się nie da. No musimy mieć do siebie zaufanie. My jako nauczyciele do państwa rodziców, ale też i rodzice do nas, do naszych nauczycieli. Jeżeli zwracamy się z prośbą o coś, aby w czymś pomóc, mam jakiś kłopot wychowawczy, no to właściwie nie da się tego zrobić inaczej niż współpracując ze sobą. Czy mamy kłopoty z rodzicami? No to każdy rodzic myśli o swoim dziecku bardzo szczególnie i chce dla niego dobrze i staramy się to zrozumieć, no bo większość z nas jest rodzicami. Także nie ma tego problemu. Jeżeli taki problem jest, to my się po prostu rozstajemy. W zgodzie, ale się rozstajemy, bo to znaczy, że do siebie po prostu nie pasujemy. Stąd są te dni próbne, zarówno dla nauczycieli, i dla rodziców, aby zobaczyć, czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy w tej samej bajce. Bo jeżeli okaże się, że nie, że każdy chce czegoś innego, to nie ma sensu. Jeżeli rodzic jest nastawiony tylko i wyłącznie na zdobywanie kolejnych punktów, zdobywania jakichś osiągnięć, nagród, konkursów, żeby było ciągłe podkreślanie, że moje dziecko, jego dziecko jest najlepsze, i to dziecko jest nauczone do ciągłej rywalizacji, to się po prostu nie uda, bo my tego nie szanujemy w naszej szkole. U nas wygląda to inaczej, ale każdy ma prawo do wychowania, każdy rodzic ma prawo do wychowania swojego dziecka inaczej. Po prostu, jeśli nie płyniemy w tę samą stronę, to się nie udaje, to się rozstajemy. Tak, zaufanie podstawą. A powiedz mi, bo ja też miałam takie na początku obawy, bo my mamy dwójkę dzieci tutaj w akademii, jedno przyszło wcześniej, drugie później, ale na początku miałam obawy, ojej, a jeżeli nie będą chcieli pójść też tutaj do liceum, bo już jest liceum tutaj też w akademii, to jak oni sobie poradzą później w tej tradycyjnej szkole, gdzie wejdą z takiego raju, powiedzmy, do tego wyścigu szczurów. Nie boisz się tego? Czy jesteś pewna, że dzieci tutaj po wyjściu z akademii dadzą sobie radę w życiu? Bo tego w sumie też ich uczycie, tak? Żeby sobie radzili. Znaczy to jest tak, że jak już jesteśmy dorośli i ja teraz stanęłam po tej drugiej stronie, kiedy muszę sobie dobierać współpracowników, to wymagam od tych współpracowników, aby byli kreatywni, aby byli otwarci, aby nie rywalizowali ze sobą, tylko żeby ze sobą współpracowali, bo mamy być zespołem. I właściwie we wszystkich największych firmach tak to wygląda, że bez tej współpracy się nie da osiągnąć sukcesu. I do tego my wychowujemy nasze dzieci. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że dzieci, które do tej pory wzrastały w systemie, w którym muszą właśnie być otwarte, mają dbać o siebie, ale też o kolegę obok. Ich zadaniem jest uczyć się czegoś i czegoś się nauczyć, a nie uczyć się tylko pod konkretny stopień i dla zaliczenia czegoś, sobie nie poradzą na wyższych szczeblach. Absolutnie. Uważam, że jest to system bardziej zbliżony do tego, czego wymaga się od młodych ludzi na uczelniach wyższych. Czyli właśnie tego, żeby potrafili sobie sami zorganizować czas, żeby potrafili sami się nauczyć, żeby sami brali odpowiedzialność za swoją edukację. I jeżeli dziecko wychodzi z tradycyjnego systemu, w którym wszystko ma właściwie podane równo, jeżeli przekroczy ten termin, to otrzymuje jedynkę, to się nie udaje, mama tam nad nim musi bardzo czuwać, żeby to się jednak udało, wszystko ma oceniane, no to właściwie on jest bardzo mało samodzielny. Pytanie, no czego chcemy? Mi się wydaje, że właśnie takie wychowanie, do którego my tutaj dążymy w akademii, bo nie mówię, że zawsze to się udaje, to otwarcie na świat no zdecydowanie lepiej przygotowuje do pójścia już w dorosłość niż ja taka widząc, szablonowość. Ja po dwóch latach widząc, jak moje starsze dziecko się zmieniło, to już teraz jak gdyby nie mam stresu i nie denerwuję się. Czy się udaje? Tak, udaje się, działa. Tak. Ale powiedz mi, miałaś jakąś wizję na początku i czy przez te kilka lat istnienia Akademii życie mimo wszystko zweryfikowało jakoś twoje wizje, plany? Musiałaś z czegoś, wiesz, wycofać się, ustąpić, zmienić? Tak, na pewno, dlatego że no, chociażby reforma ostatnia bardzo nas tutaj przydusiła. Musieliśmy zmienić wiele rzeczy, ale cały czas staramy się, aby ten nasz fundament no, absolutnie nie drgnął. Czyli staramy się to wszystko robić w granicach prawa, bo po prostu prawa trzeba przestrzegać i koniec, kropka. Także to na pewno są takie rzeczy, które weryfikują wiele. Nawet najprostsze, jakieś wyjścia, wyjazdy na wycieczki, zajęcia poza szkołą. No jest mnóstwo takich przepisów prawnych, które nam gdzieś tam czasami starają się ukrócić różne nasze działania. Nie dajemy się, ale tak czasami bywa. Ale na pewno to, że zespół się powiększa, to sprawia, że przychodzą ludzie z nowymi pomysłami,
Przecież ja nie miałam pomysłu na tę szkołę od samego początku do samego końca. Za mną jest sztab ludzi i wspaniały zespół. Także każdy z nich wnosi coś i to też jest ta weryfikacja. Tylko tych moich planów początkowych, ktoś przyniósł jakiś lepszy pomysł, no to po prostu robimy to lepiej. I już. Dobra, to ja tylko jeszcze na koniec pytanie. Co jeszcze masz w głowie? Co jeszcze musi być zrobione? Co jeszcze chciałabyś, żeby było zrobione? Co jest w głowie na teraz? Poza remontami, bo tu się ciągle coś dzieje. Tak. A to właśnie chciałam powiedzieć trochę o remoncie. Przed nami koparka, ale na pewno chciałam powiedzieć o tym, że w przeciągu ostatniego roku mieliśmy ewaluację przestrzeni, prowadziliśmy takie badania i nasi uczniowie zapytani o to, czego im potrzeba w szkole, jakby najwięcej odpowiedzi zaznaczyli w miejscu basen. Także kiedy w sierpniu analizowałyśmy te wyniki, uznałyśmy, wow, ale super, to już właściwie tylko basenu im potrzeba. No jak ktoś marzy o tym, żeby w swoim domu, czyli w swoim najbliższym środowisku, tylko brakuje mi basenu, czyli takiego zbytku, który może, ale nie musi być, bez którego da się obyć, to uznałyśmy, że jest fajnie. No oczywiście, mamy marzenia dotyczące tego, żeby wszyscy nasi uczniowie byli tutaj szczęśliwi. Jeżeli dochodzą nas sygnały, że nie wszystko się udaje, że gdzieś tam kulejemy, że coś, o czym mówimy, nie działa do końca, to są chyba takie największe nasze bolączki i które, no po prostu musimy nad tym wciąż pracować. Zresztą nie da się na żywym organizmie nie pracować non-stop. To po prostu jest miejsce, które stale musi się rozwijać i stale musi dostosowywać do zmian po prostu otoczenia, świata, ale też dzieci w danej grupie. Po prostu. Wszyscy jesteśmy żywi, każdy ma inny charakter i wciąż się musimy zmieniać. I to dobrze, zmieniajmy się. Oby na lepsze. Czyli kiedy będzie basen? Basen i zimą lodowisko. To jest bardzo dobry plan. O. Bardzo Ci, Karolina, dziękuję raz jeszcze. A tak na koniec, żeby spuentować to spotkanie, to powiem tyle, że życzę chyba każdemu dziecku, każdemu uczniowi, żeby trafił pod skrzydła takich ludzi jak tutaj, którzy nie spełniają swoich obowiązków, tylko którzy kochają te dzieci i robią to, co robiliby ze swoimi własnymi dziećmi, czyli szanują je, wspierają i stoją za nimi murem. Także tego Wam życzę. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję.